Siemaneczko, dzisiaj wylądowałem w Belgii pod domem Anabel. Czy chodzi o tą samą Anabel? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dzisiaj sprawdzimy, jak wygląda jej posiadłość, a jest dość duża. Idziemy. Tutaj mamy jakiś garaż. Może zostawimy sobie go na sam koniec. Tutaj mamy wejście. Już na samym wejściu bardzo dużo wyposażenia zostało. Tutaj mamy kuchnię. Stare drewniane stoły. U góry pokryte kafelkami. Kiedyś tak robiono. Tu kolejny stół. Być może to była jadalnia. Zobaczcie, jaki zegar. O kurde, ale sprzęt grający. Radio. Na dole są głośniki. Tutaj gramofon. No, bardzo ciekawe. Co tutaj mamy? Zejście do piwnicy. Może zostawmy sobie ją na sam koniec. O kurde. Ale klimatycznie. Zobaczcie ten stół. Zastawa rozłożona, jakby za chwilę mieli jeść tutaj kolację lub obiad. Wszystko wokoło obite drewnem. Waga. Zasypana sadzą, która leci z komina, już nieaktywnego. O, ale piękny kredens. Kurde. Ale to wszystko ogromne. Naprawdę ta posiadłość jest bardzo duża. Jakie gigantyczne pomieszczenia. Ale lustro, wow. Kominek. O kurde, tutaj jest dopiero pięknie. Wow, zobaczcie to, ale piękny stół rodzinny. Tutaj zdjęcia rodziny.
Przepięknie to wygląda. Tutaj spożywali całą rodziną posiłki. Różnego rodzaju trunki. W tym przypadku wina. Zdjęcia rodzinne. Ale ten stół jest przepiękny. Zobaczcie sami. Idziemy zobaczyć resztę pomieszczeń. Tak jak wspominałem, posiadłość jest bardzo duża, więc troszeczkę nam zejdzie. Co tutaj było? Być może łazienki? Tu akurat toaleta? Kolejna piwnica. Może do tej zejdę od razu? O kurde, chyba daleko nie zajdę. Tutaj również jest zalana piwnica. Widzę, że ktoś próbował się tam dostać. Może ja bym spróbował troszeczkę dalej zajść. Mamy tutaj bardzo stare wina. Być może ludzie, którzy tutaj przychodzili, zainteresowali się nimi właśnie. Żadne wina już nie mają etykiety. Może tutaj się da coś odczytać. Niestety nie ma rocznika, ale zapewniam was, że są bardzo stare. Szkoda, że tu jest wszystko podtopione. Dobra. Wychodzimy stąd. Tu już byłem. Dobra, chodźmy na górę. Niekończące się schody zaprowadzą nas na pierwsze piętro. Gigantyczna szafa. A w szafie zlew? O co tu biega? Tu mamy jeszcze wyżej wejście. Dobra, najpierw przejdźmy całe pierwsze piętro. Wow, zobaczcie, jaka szafa.
Bardzo mi się podoba wystrój tego domu. Te wszystkie meble drewniane. Zobaczcie, tutaj nawet jest marmur. Być może to właśnie jest Annabel. BMK. Idziemy dalej. Jakiś przyrząd do ćwiczeń. Nie wiem, czy nie miał pozbywać celulitu na pośladkach. Być może właśnie do tego służył. Grill elektryczny. Kolejna sypialnia. Piękne drewniane łóżko. Zauważcie, że w szafie znajduje się telewizor. Już kolorowy. Ciekawi mnie tylko, kiedy został opuszczony ten dom. Póki co nie znalazłem jeszcze żadnego kalendarza. Stary obraz. I lecimy dalej. Tutaj mam najprawdopodobniej łazienkę. Tak jest. Wanna. Belek i zlew. I gigantyczny boiler. A tu co jest? No, kolejna sypialnia. Wygląda, jakby ktoś sobie tutaj zrobił melinę. Widać pety na ziemi. Nie sądzę, że taki syf zostawili właściciele. Ktoś tutaj sobie pomieszkuje. I kolejna sypialnia. Również piękne drewniane meble. Dużo różnych papierów prywatnych. Chodźmy jeszcze zobaczyć na górę. Tu gdzieś były schody, tak, są. Tutaj mamy piec. Tam kolejny. Zobaczymy, jakie sekrety kryje poddasze. Woda na gumolicie. Nie jest zbyt dobry znak. Oznacza to, że dach przecieka już. Tutaj najprawdopodobniej bombki świąteczne przechowywano. Tak jest. To widok z okna posiadłości Annabel.
daleko. Najprawdopodobniej nic ciekawego już tutaj nie znajdziemy. Jest kilka zabytkowych krzeseł. I kolejne pomieszczenie. Łóżko drewniane, rozłożone na części. Kolejna szafa. O, jest kilka ciekawych przedmiotów. Bardzo ładny fotel. Kilka krzeseł, obraz. Zejdziemy sobie teraz na dół. Widziałem tutaj gdzieś jeszcze piwnicę kolejną. A tutaj chyba nie byliśmy. Oj nie, tego pomieszczenia jeszcze nie widziałem. O kurde, tutaj to prawdziwa graciarnia jest dopiero. Tu przechowywano kuchenne przedmioty najprawdopodobniej. Sztućce. Tak jest. Wszędzie mnóstwo papierów. Kurde, z tego co widzę, to również jest zalana. Tam mamy kotłownię. Niestety nie mam się czym dostać. O proszę, kogo my tu mamy? Cześć żabka. Ktoś się już tutaj zadomowił. Jak znajdę jakiś ponton, to wpłyniemy tam. Jednak wątpię w to. Zobaczcie, jaka
Pompa piękna, zabytkowa. Ciekawe, czy ma jeszcze wodę. No, chyba nie. Idziemy jeszcze zobaczyć na zewnątrz. Widziałem tam garaż. Być może będzie w nim coś ciekawego. Chodźcie. Tu widziałem jedno wejście jeszcze. Sprawdźmy, co tutaj jest. Tutaj chyba był garaż. W tym całym domu byliśmy i widzieliśmy już, jak jest w środku. Tu są pomieszczenia, do których nie dotarliśmy. Co tutaj było? Nie mam pojęcia. Przechowywano tutaj po prostu różne przedmioty mniej potrzebne w domu. Łazienka i ostatnie pomieszczenie. Garaż. Również nie znaleźliśmy nic ciekawego. Powoli będziemy opuszczać posiadłość Anabel. Zobaczcie, że jest gigantyczna. Wszystko to, co nas otacza, należało do niej. Tutaj już ktoś witraż rozwalił. Tutaj mamy te najpiękniejsze pomieszczenie. Tu mamy coś jeszcze. Kolejny garaż. Odpalimy sobie latarkę. Kosiarka na samym wejściu. Kilkadziesiąt kartonów pełnych szklanek. Wszystko zapakowane jeszcze. Zobaczcie, ile tego jest. O tym miejscu to już chyba bardzo dawno ktoś zapomniał. Są jeszcze schody na górę. Może zerknijmy na chwilę. Być może nie da się tam wejść, ale sprawdzimy tylko, co znajduje się tutaj. Chyba nic ciekawego. Oprócz tego sprzętu. Nie sądzę.
kolejna wyprawa zaliczona. Ja lecę dalej, bo mam jeszcze bardzo dużo miejsc do odwiedzenia, a czas szybko płynie. Żegnamy się już z domem Anabel i zmierzamy ku kolejnym pięknym miejscom. Na razie, trzymajcie się.